Sobotę MMA, w niedzielę boks. W piątek jest duży memoriał Mamińskiego, który jest poświęcony Ślusarczykowi i Komarowi. Oni robią dużą imprezę w piątek, my wchodzimy w sobotę z MMA, w niedzielę wchodzimy z boksem, z nowym projektem. 10. gala, jubileuszowa. 10. gala, tak, już 10 lat zleciało, tak, jeden dzień można powiedzieć. No i to jest piękne, że po prostu z roku na rok rozwijaliśmy się i przy 10. imprezie robimy dwie imprezy, można powiedzieć, pod kolej. Zmieniamy tylko w nocy z oktagonu na ring, bo walki zawodowe będą oczywiście razem z wydziałem boksu zawodowego. Tutaj chcemy po prostu zrobić coś nowego, nowy model, który szykujemy i mam nadzieję, że będzie się podobał i będziemy go rozwijać. A mówisz nowy model, chodzi o to, że są gale robione jedna obok drugiej, tak? Czy... Nie. Chodzi mi, wiesz co, przede wszystkim chodzi o to, żeby postawić na zawodników młodej generacji. Razem z panem Marią Jankitą doszliśmy do wniosku, że po prostu trzeba szukać talentów, dawać im szansę. Na galach zawsze było tak, bokserskich, zawodowych, że były nazwiska, 4-5 nazwisk, a ci, powiedzmy, młodzi zawodnicy, czy to byli amatorzy, czy już, powiedzmy, ci, którzy stawiali pierwsze kroki na rynkach zawodowych, nie mieli szans przebicia się im marketingowego, promocyjnego, a przede wszystkim po prostu byli tak jak piąte koło wozu. Teraz to się zmieni, będzie jedna walka, resztę, powiedzmy, walk takich na zasadzie właśnie szukania zawodników, którym trzeba dać szansę i promować ich, no i mieć nadzieję, że po prostu z czasem będzie kolejny mistrz świata i ten projekt po prostu będzie miał taki rezultat, że dobrze zrobiliśmy, tak, że ja nie mówię, że to się stanie w ciągu, nie wiem, 2, 3 czy 5 lat. Stawiamy na to, że po prostu będziemy cały czas szukać, czesać długofalowo. Długofalowo, tak, że to po prostu będzie początek fajnej współpracy, a przede wszystkim damy szansę zawodnikom, którzy nigdy jej nie mieli. Gala MMA, zakorzeniłeś się już troszkę w tym MMA? No to jest piąta. Odnajdujesz się? To też nie jest łatwo, to wszędzie gdzie nas nie ma. Ale przede wszystkim coś nowego, to jest piąta nasza impreza, rok też minął szybko, bo zaczęliśmy de facto w Międzyzdrojach. Mamy już fajne nazwiska w swoim teamie, cały czas ich poszukujemy. Myślę, że nasz model jest oryginalny, nie idziemy ku temu, żeby szukać zawodników, którzy mają jakieś tam nazwiska i trenują od 2 czy 3 miesięcy, tylko po prostu ich modelem sportu, rywalizacji, takie coś powiedzmy, co nas najbardziej rusza, czyli po prostu faworyt ma wygrać, a jednak przegrywa, no i później można robić rewanż, później można po prostu to fajnie podgrzać i co najważniejsze jest sport. Nazwiska jakieś, jeżeli chodzi o MMA, no wiemy, Szymon Kołecki, tak, już znak rozpoznawczy twoich gal. Naszych. No właśnie. I kogo jeszcze zobaczymy? Co próbujemy, to fajnego zawodnika z Poznania, to jest Daniel Skibiński. To jest zawodnik, który faktor rok temu zwalczył u nas na gali. Od jego czasu współpracujemy ściśle. Myślę, że takim zawodnikom jak Daniel, którzy nie odmawiają walk, właśnie brakuje promocji, marketingu i w tym kierunku właśnie będziemy chcieli, żeby po prostu z tych zawodników, nie, że on zagra w filmie, czy gra pięknie na skrzypcach, tylko że z ciężkiego sportu, z ciężkiej pracy, z wygranych walk, bo tego mu życzę, zdobędzie dobre nazwisko, które będzie przekuwało duże grono kibiców. Jest Rafał Haratyk, teraz jeszcze podpisaliśmy Pawła Pawlaka. No Paweł Pawlak też, no jakby nie było, zawodnik były UFC, no, charakter w oktagonie pokazał wielokrotnie, no i to, że był w UFC jednak, tak? No właśnie, tylko im jeszcze brakuje tej kontynuacji, promocji, żeby ci zawodnicy po prostu byli coraz bardziej rozpoznawalni. Weźmy pod uwagę, że w MMA jest coś, czego nie ma. Szkoda, bo gdzieś to mnie też boli w boksie, że tych zawodników jest bardzo dużo i oni mają problem się z przebiciem ze względu na to, że się skoncentrowaliśmy na nazwiska, które powiedzmy właśnie albo tańczą, albo śpiewają, albo gdzieś tam powiedzmy jakieś robią różnego typu filmiki. A ci zawodnicy mają problem, bo oni muszą się wypromować przez swoje walki. Jak taki Haratyk, Pawlak, czy powiedzmy Daniel Skibiński i wielu innych, a na przykład Rutkowski też, Daniel, żebym kogoś nie ominął, to oni muszą po prostu zdobyć kibica,
sponsora i miłośnika ciężką walką. On ci nie pójdzie, nie nawyzywa, czy tam nie kopnie nikogo, wiesz, na konferencji. Tu jest problem promocyjny. Dlatego my razem tutaj z wspólnikiem chcemy iść ku temu, żeby tych zawodników promować coraz częściej, pokazywać ich właśnie w dobrych walkach, w dobrych zestawieniach i kibicować im. Bo to nie jest tak, że pójdzie walka na zasadzie, że przyjedzie gość i on od razu się wywróci. Tylko tam jest po prostu ciągła niewiadoma, nie? Tak kolokwialnie opłaca się. Opłaca się, jakby się nie opłacało, ja nie lubię mówić tak jak inni. No właśnie mnie zdziwiłeś, bo z kim nie pogadam, z jakim promotorem, to wszyscy mówią, że dokładają. Wiesz co, no przy pierwszej imprezie mieliśmy tam może problem, bo jak to zawsze, przy pierwszej czy drugiej. Ale teraz jakoś tak to robimy, żeby ten model się opłacał. Zamyka się budżet. No to wszystko robimy tak, żeby dobrze, bo nikt nie pracuje za darmo. No, to idiotów trzeba byłoby szukać. Moim zdaniem, no, koledzy po fachu, którzy mówią, że nie zarabiają, no to zadałem im pytanie, to po co to robicie, nie? To jest za duże ryzyko. Powiem szczerze, dużo czasu się może nie traci, ale poświęca. Dużo problemów, dużo nerw czy różnych innych. Więc no, musi się to jakoś opłacać i kalkulować. Czy mi, czy innym kolegom większym, czy mniejszym, ale to na sam koniec. Czasem wiadomo, że trzeba dołożyć, gdzieś włożyć, ale czasem musi to bardziej wychodzić na plus niż na minus, bo to nie w tym rzecz. Szymon Kołecki, dwie walki jeszcze ma u ciebie, tak? Tak. Kontrakt na jeszcze dwie walki. Nie boisz się, że zaraz jakaś większa organizacja go szybko przejmie? Tak to bywa, no. Ja liczysz się z tym? Liczę się z tym. Tak samo ja poluję na mniejszych, którzy byli w innych organizacjach, czy większych organizacjach, mniejszych. No, są to naprawdę, tak naprawdę u Szymona dwa wyjścia, moim zdaniem, które mógłby ulepszyć to, co ma u nas. A przede wszystkim, jak będzie miał lepsze finanse, no to przecież to jest jego praca. Ma też rodzina. Więc to nie jest tak, że ja, Boże, płaczę nocami i gdzieś tam przeżywam. No, to będzie Szymona wybór, to jest jego kariera. Mam nadzieję, że jak zrobi, to zrobi tak, żeby mu się to opłacało, tak, i kalkulowało pod każdym względem. Jest to zawodnik z krwi i kości, zdecydował się na ciężki kawałek chleba, no i nie mam z tym problemu, nie mamy. Bardziej myślę już o nowych zawodnikach, w sensie właśnie tego modelu. Oczywiście, że będę walczył i namawiał Szymona, żeby został z nami, ale to nie jest tak, że po prostu nam się, powiedzmy, cały schemat rozsypie. Dobrze, gala bokserska, kogo zobaczymy, przypomnij. Właśnie w tej gali bokserskiej, tak jak mówiłem wcześniej, na samym początku naszego wywiadu, model jest tego typu, że zawodnicy, ci, którzy zawalczą, oprócz rodzin, powiedzmy, trenerów, którzy są w boksie amatorskim, no to ich za bardzo nie znamy. Będziemy ich, powiedzmy, oceniać po walkach, a nie przed walkami, bo teraz Kowalski, Jurkowski czy inne nazwiska, bym ci wspomnieć, powiedział, w większości nic nie będą mówić. Nie? Ale to będzie, słuchaj, taki schemat, że to będą gale, które będziesz je robił, nie wiem, z debiutantami, nazwijmy to, z mało znanymi zawodnikami, nie wiem, jedna gala w roku, czy oni się będą przewijali na wszystkich galach, na wszystkich, tylko po trochu? Wszystkich tak galach, można. Oni muszą mieć starty, oni muszą mieć coś na zasadzie właśnie takiej rywalizacji, muszą cały czas wiedzieć, że się przygotowują. I będziemy gdzieś tam, powiedzmy, robić jedną walkę z zawodnikiem znanym, lubianym lub nie, a resztę właśnie będziemy szukać zawodników i cały czas czesać rynek na zasadzie właśnie weryfikacji, rywalizacji, tak jak zrobiliśmy to już po części troszkę w Legionowie, a tutaj właśnie tu już tak głównie postawiliśmy na tych zawodników, którzy nawet ma chłopak dwie walki, ja walczę z zawodnikiem z Ukrainy, który ma 5 walki, wszystkie wygrał przed czasem, więc to nie będzie tak, że po prostu budujemy zawodnika tak jak kiedyś i ściągało się różnych zawodników do pewnego momentu, a później gdzieś tam próbowano rywalizacji. Teraz troszeczkę model zmieniamy i od samego początku, jak zawodnik amatorski przechodzi do zawodowstwa lub kickbokser, no ktoś, kto ma doświadczenie, od razu walczy z zawodnikiem na podobnym poziomie i wtedy po prostu widzimy jego starania, widzimy jego umiejętności, a przede wszystkim stawiamy na inwestycje. Łatwo się prowadzi boks i MMA? No nie jest to łatwe. Jest to ciągła jakaś... Mam fajnych ludzi w teamie.
i w MMA, i w boksie gdzieś zaczęliśmy nowe życie, nową współpracę. Mam świetnych partnerów telewizyjnych, partnerów biznesowych, więc fajny model, więc szukamy cały czas czegoś nowego i nie zamykamy się na to, co było, nie zamykamy się na zawodników, którzy mają tylko wielkie nazwiska, które ciężko wypracowali, ale również właśnie będziemy szukać młodych adeptów.